Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Typowy Futbol. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych typerskich materiałów. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Dla Was to dosłownie sekunda, a mi to naprawdę bardzo pomoże. Szybko o promocji i przechodzimy do dzisiejszych kuponów. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS. Legalny polski bugmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski z najlepszymi bonusami na rynku, który wprowadził jeszcze większy bonus powitalny, dla nowych klientów. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Dlaczego ta oferta jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach. Łącznie do 1500 zł, a także dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań. Dodatkowo pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. W skrócie: wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Oferta jest naprawdę dobra i zachęcam, abyście sobie z niej skorzystali. STS to największy bugmacher na polskim rynku, który oferuje najlepsze warunki. A teraz czas na dzisiejsze typy. A więc na dzisiaj przygotowałem dla Was dwa kupony na mecz o trzecie miejsce na tegorocznych Mistrzostwach Świata pomiędzy Maroko a Chorwacją. W pierwszym kuponie typuje jako zwycięzcę tego starcia Chorwatów przy kursie 2.35. Nawet jeśli dziś rzeczywiście nie zagra brozowić, Maroko ma dużo większe problemy niż Chorwacja, która powinna skorzystać z braku kilku podstawowych zawodników przeciwnika. Chorwaci to przede wszystkim dużo bardziej doświadczony zespół, a choć przeciwko Argentynie zagrali chyba najsłabsze spotkanie na tym turnieju, to w meczu o trzecie miejsce i tak powinni być lepsi od rywala. Chorwacja w tym starciu wydaje się być po prostu silniejszym zespołem i w perspektywie całego pojedynku powinni wygrać to starcie. Dlatego też ja stawiam tutaj na takie zdarzenie. W drugim kuponie typuje natomiast poniżej 2,5 gola przy kursie dokładnie 2-0. W meczach o trzecie miejsce często padało więcej bramek niż w starciach finałowych. Drużyny, które przegrały poprzednie spotkanie nie były już bowiem tak skupione na defensywie i chętniej atakowały. W tym spotkaniu zagrają jednak ekipy, które grę na tym turnieju opierały na defensywie i które mimo wszystko mają spore problemy w ataku. Chorwaci nie wygrali żadnego spotkania w fazie Pucharowej w regulaminowym czasie gry, z kolei Marokańczycy strzelili w niej zaledwie jednego gola. W dodatku drużyna Walida ma spore problemy kadrowe które mogą jej mocno utrudnić jakiekolwiek zmiany sposobu gry w meczu o trzecie miejsce. Zespół Dalika najsłabszy jest zaś na pozycjach atakujących, dlatego w tym meczu typuje Ander Bramkowy. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeszcze raz was bardzo proszę o zasubskrybowanie mojego kanału. Jeżeli jesteście głodni większej ilości typów, to wpadajcie na naszą grupę na Facebooku o nazwie Typowy Futbol. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych typerskich materiałach. Na razie!